ma duży wpływ na wynik dzisiejszego meczu. Wychodzi z bramki Zając. To chyba nie była najlepsza decyzja. I mamy 0-1 dla drużyny Wisły Puławy. Mówiłem, że zawahał się Zając w tej sytuacji. Kola zdobywa, o ile dobrze widzę, tak, Szymon Stanisławski, a więc... Na pewno byłoby mu łatwiej, gdyby teraz podwyższyli prowadzenie jego podopieczni i mamy 2-0! 0-2 dla zespołu gości Wykrakałem. Zdobycie drugiej bramki. Świetnie wyszedł w powietrze Radosław Kardas. Nie wiem, czy to było bezpośredni strzał. Wydaje mi się, że Kardas trącił piłkę głową. Długą piłkę przedłuża Dziadowicz, tutaj Rutkowski, Madej, ależ bramka na 0-3 autorstwa Mateusza Madeja. No i to trafienie jest swoistą ozdobą tego spotkania. Piłka poszła w kozioł, lecz nie sprawiła specjalnych problemów golkiperowi gospodarzy. To wznowienie gry nieudane tutaj Sobala. Mamy pustą bramkę i 0-1 dla drużyny Hutnika. Reklamują tutaj faul na golkiperze swojego zespołu, gracze Czarnych Połaniec. Poszedł do końca, tak jak to ma w swoim stylu Kamil Sobala. No i to się opłaciło, wyłuskał piłkę. Z rzutu rożnego Krzysztof Świątek i mamy bramkę! 1-0 dla drużyny Hutnika. Mariusz Bieniasz. Fetują kibice z Nowej Huty. 1-0, 35. minuta spotkania. Mariusz Bieniasz, ileż to już razy pokazywał, że ma inklinacje ofensywne, że potrafi się znaleźć w polu karnym przeciwnika. Dobrze zgrywa do Wiktora Putina. Nogaj. Ale znowu tylko dwóch zawodników Wisły Sandomierz przeciwko trzem Hutnikom. Oj, ładnie rozegrali to gracze Sandomierza. Nogaj! I mamy 1-1. 41. minuta spotkania. No i odrobili straty podopieczni trenera Dariusza Pietrasiaka. Wydawało się, że w tej sytuacji nic nie może raczej się wydarzyć. Najpierw na prawej stronie dobrze rozegrał to akcję Piątkowski. W połowie września, kiedy to trzy mecze po kolei Hutnika bardzo ciężkie, a więc Motor, Krzo oraz Stal Rzeszów, ale o tym jeszcze będzie czas, aby powiedzieć później. Tymczasem mamy dośrodkowanie i jest 0-1. Druga minuta gry. Kapitalne dośrodkowanie z lewej strony Sebastiana Brockiego. A w tej sytuacji Pelc, ale ostatecznie stracił piłkę. Gawęcki. Antoniak do Bieniasza. Sobala! I mamy 2-1 dla Hutników. Ależ akcja! Kapitalnie obsłużył podaniem Mariusz Bieniasz swojego kolegę. I Kołodziej uruchamia Sobalę. Ma więcej miejsca Kamil Sobala. Wbiega już w szesnastkę Motoru. Sobala! 1-0 dla Hutnika! 4. minuta meczu. No i lepszego początku tego spotkania nie mogli sobie wymarzyć Hutnicy. Proszę tylko posłuchać, co tutaj się dzieje. Został Krzysztof Świątek, już rozpoczynają Hutnicy. Świątek jest przed polem karnym, miękka wrzutka w kierunku Mariusza Bieniasza. 3-0, rozbity Motor Lublin na kolana. Mariusz Bieniasz, ileż to już razy w tymi poprzednich sezonach pokazywał, że ma inklinacje ofensywne. Tak też się stało w tej sytuacji. Na mecz z Krzo, natomiast Motor będzie próbował wygrać u siebie. Z Sokołem Sieniawa tymczasem 5-1. Tomasz Brzyski wrzuca. A za chwilę kolejna zmiana w kole. I mamy 5-2. 74. minuta meczu, ale nie, mamy bramkę, tak.
ale pierwszą przegrali 5-0 i nadal mamy wyniki 5-2 teraz. Kolejny gol i mamy 5-3. Konrad Nowak wykorzystał zawahanie Mateusza Zająca, robi się gorąco. 30 sekund spotkania. Chyba Tetych uprzedza tutaj Mateusza Mąkę i jest Sobala, wychodzą trójką Hutnicy. Sobala, Reczulski i mamy bramkę dla Hutnika! 0-1! Krzysztof Świątek zdobywa bramkę! Ostrowiec zdobyty przez Hutników! Niesamowite! Co tutaj się wydarzyło? Jeśli chodzi o drużynę Hutnika, chyba żaden z piłkarzy nie jest zagrożony pauzą w kolejnym meczu. W przypadku, gdyby obejrzał tutaj kartkę Płonka, teraz ładnie się obrócił i to jest prowadzenie Stali. 23 minuta na zegarze, wyskoczyli z ławki rezerwowych zawodnicy, sztab szkoleniowy. Wetują teraz doprowadzenie także kibice. Dotrzymany Marszalik przez Sieranta. Rozpoczął Tetych. Nie zdążyli teraz przeprowadzić zmiany piłkarze Stali. Tetych, odegranie na 16 metr. Poprzeczka ratuje. Nie ratuje, bo piłka wpada do siatki. I mamy wyrównanie w tym momencie w 70 minucie tego meczu. Mówiłem przed momentem, że Stal jest bliska pozycji lidera, a teraz to się zmienia. Kto tą bramkę strzelił? A też wielu naprawdę doświadczonych zawodników w drużynie Podhala. To nie jest zespół przypadkowy. Tutaj sporo zawodników mających doświadczenie w wyższych ligach. Na prawej stronie teraz Maciej Tonia. Dośrodkowanie i mamy 0-1. Druga minuta gry. Kapitalne dośrodkowanie Macieja Toni z prawej strony. Tam był, o ile dobrze widziałem, w polu karnym Damian Rówka. No i mamy niespodziewane, można powiedzieć, rozpoczęcie tego spotkania. Hutnika po lewej stronie defensywy Wiślan Jaśkowice. Teraz mamy dośrodkowanie i 1-0 dla Hutnika. Dariusz Gawęcki zdobywcą bramki. 13 minuta meczu. I Dariusz Gawęcki zdobywa pierwszego gola. Świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Dośrodkowanie bodajże Marszalika na pierwszy słupek. I zgrał głową piłkę do Zająca. Teraz bardzo źle Tetych. Mamy sytuację dla Wiślan. Strzał, dobitka i mamy gola. No i fatalnie zachował się teraz Tetych. Bezpośrednio stworzył zagrożenie pod własną bramką tym niedokładnym zagraniem. Akcja Solarzy, jest Kuczak przed polem karnym. Kuczak przekłada piłkę na lewą nogę. Wójcik uderza! Ależ kapitalny strzał Wójcika i mamy 1-3. Mówiłem, że nie mogą Hutnicy dopuścić tutaj do utraty jakiejś bramki, ale widać było w ostatnich minutach, że chyba zbyt spokojnie podeszli do sprawy goście. Zostawili za dużo miejsca przed polem karnym.